Felipe. 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 Se fue. Odszedł, Se fue porque no bo le mnie nie quiere. kocha. No le importo. Nie zależy mu na mnie. ¿Quién? Kto tam? Soy yo, Mogę wejść? Sí, sí, pasa. Tak. Perdón. Es que hace un Zauważyłam, że jesteś smutna. Co się stało? Se fue, On odszedł. Se fue. Se fue? ¿De quién estás hablando? O kim mówisz? Se Felipe. O Felipe. Lo encontré Był allí tutaj. Felipe. 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 Se fue. Odszedł, Se fue porque no bo le mnie quiere. nie kocha. No le importo. Nie zależy mu na mnie. ¿Quién? Kto tam? Soy yo, Mogę wejść? Sí, sí, pasa. Tak. Perdón. Es que hace un Zauważyłam, że jesteś smutna. Co się stało? Se fue, On odszedł. Se fue. Se fue? ¿De quién estás o kim mówisz? Se Felipe. O Felipe. Lo encontré Był allí tutaj. Bueno, ¿por qué no vas a su casa Idź por do niego do domu. No tiene casa. Jest bezdomny. Encontré vagabundo. Znalazłam go na Felipe. 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 Se fue. Odszedł, Se fue porque no bo le mnie quiere. nie kocha. No le importo. Nie zależy mu na mnie. ¿Quién? Kto tam? Soy yo, Mogę wejść? Sí, sí, pasa. Tak. Perdón. Es que hace un Zauważyłam, que... że jesteś smutna. Co się pasa? Stało? Se fue, On odszedł. Se fue. Se fue? ¿De quién estás o kim mówisz? Se Felipe. O Felipe. Lo encontré Był allí tutaj. Bueno, ¿por qué no vas a su casa Idź por do niego do domu. No tiene casa. Jest bezdomny. Encontré vagabundo. Znalazłam go na ulicy. Estaba borracho, Był pijany i brudny. Lo escondí aquí. Już wie, że go kocham. Que lo amo. Y él... Jak zareagował? ¿Qué dijo? Nada. Bueno. Robił mi wymówki, że go zdradziłam i miał rację. Ale o miłości nie wspomniał. Pewnie czuję się urażony. Już raz się od niego odwróciłaś. Przyznaję, że popełniłam błąd. Nie musisz mi tego wypominać. Odnajdę go i sprowadzę tutaj. Lepiej nie. Pamiętaj o mojej mamie. Więc co mam zrobić? Może zabierz go do mieszkania Roberta. Porozmawiam z nim.
Gdzie Otilia? Poszła do kościoła. Zdążyłaś się zorientować, że nie owijam niczego w bawełnę. Mów, co cię łączy z Pablem? Przysięgam, że nie oszukasz mnie. Nie mam złych zamiarów. Pytam, bo może mogłybyśmy sobie pomóc. Jak? Nie dziwię się, że Pablo kręcił sobie ciebie wokół palca. Pewnie obiecał ci pieniądze, biżuterię, a może nawet dom. Znam tę bajeczkę na pamięć. Wydałam syna. On nigdy mi tego nie wybaczy. Dobrze zrobiłaś. Niestety, czasem musimy poświęcić to, co najbardziej kochamy. Jak ja mu teraz spojrzę w oczy? Co mu powiem? Musi zrozumieć, że wyrządził wiele zła. Twój syn zabił dwie osoby i powinien za to zapłacić. Nie mogłaś temu zapobiec. Spotkaj się z nim, spróbuj mu pomóc. Niech wyrazi skruchę, tylko to go uratuje. Wtedy Bóg mu wybaczy. Prędzej czy później odnajdzie spokój. A co ze mną? Chcesz zawiadomić panią Mercedes o ślubie? Jest dla mnie jak rodzina. Zaproszę ją, chociaż nie wiem, czy przyjdzie. Decyzja należy do ciebie. Przyjść po ciebie później? Poradzę sobie. Nie teraz. Poczekajmy do ślubu. Dziękuję. Która godzina? Niestety, mam zepsuty zegarek. Do widzenia. Szkoda. Poczciwy facet. Ostrzegałem Tonię, ale mnie nie słuchała. Kochanie? Matilde! Matilde! No? Gdzie byłaś? Zostawiłaś dziecko same? On wymaga opieki. Proszę wybaczyć. Zawołała mnie pani mama. Mały spał, więc wyszłam na chwilę. Nie ma Jasmine, która zazwyczaj pomaga pani Mercedes. Chodź. Cztery, dwa. Paryż. $300. Czemu? Paryż należy do mnie. Nieprawda. Zapłać. Zaraz idę do pracy. Nie podoba mi się, że zawsze mnie ogrywasz. Dam ci szansę. Weź $400. Co się stało? Coś mnie zakłuło, ale już przeszło. Może zaszkodziło mi wczorajsze jedzenie. Mówisz o pizzy, torcie, zupie, sushi? Kochanie, znowu? Bardzo mnie boli. Moniko? Zawieź mnie do lekarza. Zawiadom klinikę, że jesteśmy w drodze. Spokojnie. Powoli mi przechodzi, ale bardzo się boję. Jeszcze za wcześnie na poród. Wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się. Dziecku nic się nie stanie.
Nie mogę uwierzyć, że próbował uciec. Tak mi powiedziano. Jest w izolatce, ale postaram się o widzenie. Musi go pan wyciągnąć. Z każdym dniem jest coraz gorzej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Obiecuję. W razie potrzeby proszę dzwonić. Ma pan mój numer? Oczywiście. Przepraszam, że przeszkadzam. Jest pani Mercedes? Tak, jak zawsze. Racja. Wiesz, gdzie jej szukać. Pani Patricio, co się stało? Gina źle się poczuła. Gdzie jest? Pan Alexis zawiózł ją do szpitala. Kiedy? Niedawno. Już tam jadę. Co jeszcze? Mogę jechać z panią? Ktoś musi zostać w domu. Trzeba zawiadomić juniora. Błagam. Niech jedzie z tobą. Ja się wszystkim zajmę. Dziękuję. Szybko. Widzę, że byłaś przygotowana. Roberto jest w porządku, ale nie ma szczęścia. To prawda. Musimy mu jakoś pomóc. Niech Tio powie, że Roberto nie miał z tym nic wspólnego. Podsunąłeś mi dobry pomysł. Przyciśniesz go do muru? Jeśli będzie trzeba. Pomożemy ci w razie potrzeby. Jasne. Cześć. Mówiłaś coś? Przywitałam się. Będziesz mnie nienawidziła do końca życia? Nie mam do ciebie żalu, po prostu cię nie lubię. Nie widziałaś mojej babci? Nawet o niej nie wspominaj. Dlaczego? To przez nią moje szczęście runęło w gruzy. Tylko udawała niewiniątko. Odczep się od niej. Będę mówiła, co zechcę. Nie przeszkodzisz mi. Mam dosyć całej twojej rodziny. Jeszcze tego pożałujesz. Agamo. Co powiedziałaś? Głupia małpa. Wszystko w porządku? Co to jest agama? Nie wiem, nie znam dialektu. Idę odpocząć. Zajmij się dzieckiem. Ty wyglądasz jak agama. Chciałam zawiadomić, że za 3 dni wychodzę za mąż. Bardzo panią szanuję, dlatego przyszłam zaprosić na uroczystość. Gdyby ci na mnie zależało, nie odeszłabyś. To perła mnie wyrzuciła. A pani miała Jasmin. Nieważne. Wychodzę za mąż i będę bardzo szczęśliwa. Tylko idioci myślą, że ślub zmieni coś w ich życiu. Coś pani insynuuje? Powiedziałam wprost, co o tym myślę. Dokąd poszła Rosenda? Chyba już wyszła. Pożegnała się z nami. Tym lepiej. Ta żmija zatruwa powietrze. Za wszystko mi zapłacisz. Tú te lo
Sama się o to prosiłaś. Myślałam, że zwariowałam. Widziałam ten list, ale później zniknął. Miałaś dowód, że Octavio zabił Eugenię. Pablo powiedział, że to on. Chciał cię nastraszyć. To wariat, który próbuje zwrócić na siebie uwagę. Rzeczywiście. Jest stuknięty. Gina w szpitalu? Za wcześnie na poród. Dobrze, już jadę. Wypuśćcie mnie stąd. Dobrze, tylko się zamknij. Masz szczęście, Ujuj powiedział, że nie miałeś z tym nic wspólnego. Chcę się zobaczyć z żoną. Muszę z nią porozmawiać. Señora Perla. Boże, co ci jest? Wezwę pogotowie. Pomóżcie mi. Co się stało? O co chodzi? To Perła. Co jej się stało? Leży na podłodze jak nieżywa. Uważaj, nie przewróć się. Przecież nie umarła. Co jej jest? Spokojnie, wszystko się udało. Perła już nie stanie ci na drodze. Nic się nie stało. Wychodzę. Czemu nikt do nas nie przychodzi? Sami się dowiedzmy. Co z moją żoną? Wszystko w porządku. A dziecko? Zaraz się urodzi. Jeszcze za wcześnie. Badanie USG wykazało, że ma niewiele ponad 7 miesięcy, chociaż pana żona uważa inaczej. Musi się urodzić właśnie teraz? Nie mógłby trochę poczekać? Jak możesz? Brakuje mu 2 miesięcy. Temu maluchowi śpieszy się na świat. Na pewno nic mu nie jest? Jesteśmy przygotowani na takie porody. Może być pan spokojny. Moja biedna córeczka. Czemu biedna? Jak pani się czuła, kiedy urodziła Ginę? Byłam najszczęśliwszą i najsilniejszą kobietą na świecie. Teraz pani córka zostanie mamą. A ja? Pan? Ojcem. A ja babcią. Co z Perłą? Wszystko w porządku. Jest pan pewien? Tak. Przynoszę wspaniałą wiadomość. Wychodzę za niecałe 34 lata i 11 miesięcy. To jest dobra nowina. Będzie pan wolny za kilka godzin. Wyjdę stąd? Znaleziono prawdziwego mordercę Bernarda Kane'a.
Kto to był? Octavio Fantini. Octavio? Si. Pana brat i żona podejrzewali go już wcześniej, ale nie mieli dowodów. Jak go zdemaskowali? Maria pisemnie zeznała, co wie o całej sprawie. Poza tym istniał list napisany przez Eugenię Kaufman, w którym oświadczyła, że Fantini zabił Erlinda Buenrostro. Pewnie z nią zrobił to samo. Wypiera się, ale dowody świadczą przeciwko niemu. Proszę powiedzieć, że to nie sen. Robię wszystko, by wyszedł pan stąd jak najszybciej. Gdzie moja żona? W domu, z dzieckiem. Ma się dobrze? Czemu jest pan taki zdenerwowany? Mam złe przeczucie, jakby coś jej się stało. Ciekawe, że pana żona mówiła to samo w dniu, kiedy pana pobito. Co z nią? Niedobrze, to był poważny upadek. Kto będzie jej towarzyszył? Ja. Pani jest bardzo zdenerwowana. Spokojnie, ja pojadę. Co z tobą? Czemu nie krzyczysz, ani nie płaczesz? To twoja córka. Pomogę. Zostać z panią? Chcę być sama. Odprowadzę panią do łóżka. Powiedziała mnie. Odprowadzę panią do łóżka. Jesteś śmieszna. Co tu robisz? Mówiłeś, że sama mam sobie radzić. Żartowałem. Znalazł się dowcipniś. Wyjdź, bo inaczej cię zauważą. Nie cieszysz się na mój widok? Nie chcę cię widzieć. Nie masz na to wpływu. Ja o wszystkim decyduję. Pogódź się z tym. Spokojnie, nie przesadzaj. Biedna perła. Nie mów, że to ty. Nie miałem z tym nic wspólnego. Znalazłaś już czarne perły? To są czarne perły. Myślałam, że takie nie istnieją. Widziałam tylko białe. Te są bardzo cenne. Na pewno prawdziwe? Tak, dotknij. Przyznam ci się, że mam o wiele cenniejsze skarby. Moje dzieci i Roberta. Myślę, że te perły nie istnieją. Co z tobą? Czemu nie krzyczysz, ani nie płaczesz? To twoja córka. Bardzo źle traktowałam córkę. Nawet śmierć byłaby dla mnie zbyt małą karą. Co robić? Do kogo zadzwonić? Może do Patricji? Odbierzcie. Dom rodziny Walderamów? Nie ma Patricji. Chwileczkę. Perła miała wypadek.
Słucham? Dobrze, już jadę. Junior. Niedobrze z nią. Chciałam ci powiedzieć, że Gina... Dobrze, że pani wróciła. Pani Mercedes, nie obchodzi mnie to, ale nie chcę o tym słyszeć. Dobry wieczór. Już pani wie? O czym? Pani Perła upadła i jest w szpitalu. Kto jest przy niej? Tonia. Pani Otilia też pojechała. Gdzie moja babcia? U siebie. Czy ta kobieta nie ma serca? Nie pójdzie pani do niej? Niech ją szlak. Wolę być przy Perle. Obudź się. To już? Jeszcze nie twoja kolej. Cieszę się. Mam tyle spraw do załatwienia. Gdzie mój syn? Ma się dobrze. Pewnie teraz powiesz, żebym uważała schodząc po schodach. Raczej, żebyś się strzegła tych, którzy schodzą przed tobą. To znaczy? Aj, Perla. Uważaj na ludzi, którymi się otaczasz. Zastanów się nad tym. Enrique ucieszy się, że będzie miał siostrzyczkę. Odpocznij. Dobrze, że pan przyszedł. Co z nią? Jeszcze nie wiem. Jak to się stało? Byłam u pani Mercedes, kiedy usłyszałam krzyk Perły. Znalazłam ją na dole. Idzie lekarz. Przepraszam, chciałem zapytać o Perłę. Jest w ciężkim stanie. Boję się, żeby nie doszło do obrzęku mózgu. Co z dzieckiem? Podajemy lekarstwa, by je ratować, ale... Rozumiem. Na razie żadnych wizyt. O wszystkim będę państwa informował. Źle z nią. To czekanie nie ma końca. Mogliby powiedzieć, jak oni się czują. Spokojnie. Czemu to tyle trwa? Pana żonę czeka cesarskie cięcie. Lekarz pyta, czy chce pan przy niej być. Oczywiście. Przemyśl to. Czeka cię drastyczny widok. Widziałem gorsze rzeczy. Chodzi o narodziny mojego dziecka. Yo he visto cosas peores. Esto es pan comido. Vamos. Ahorita vengo. Sí, pasa. Kiedy usłyszałam, że idzie, pociągnęłam żyłkę. Jak na to wpadłaś? Byłam wściekła na Perłę. Poszłam do swojego dawnego pokoju i znalazłam żyłkę. Wtedy przyszedł mi do głowy ten pomysł. Nie żyje? Nie wiem. Musimy się dowiedzieć. Pójdziemy do rezydencji, ale ja poczekam na zewnątrz. Nie chcę spotkać tej wiedźmy Mercedes. Dobrze. Dziwne, że nie ma jeszcze pana juniora. Wszystko będzie dobrze. Cieszę się, że ze mną jesteś. Doceniam to. Dziękuję. Traktuję państwa jak rodzinę.
Ay, joven. I źle się poczuł. Zajmiemy się nim. Dziękuję. Alkohol. Nie ten. Gdzie się podział prawdziwy mężczyzna? Myślałam, że ucieszysz się z nieszczęścia Perły. Nie. Ona zawsze była dla mnie dobra. Cieszę się, że tak mówisz. Masz szansę uratować swoją duszę. Niczego nie zrobiłem. Jestem niewinny, przysięgam. Powiedzcie im. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Wybacz, synku, ale musiałam to zrobić. W więzieniu jest człowiek, który płaci za twoje zbrodnie. Mnie też powinna spotkać kara za to, że milczałam tyle czasu. Rachunek. Jeszcze nie. Kierownik prosił, żeby go pan uregulował. Wyrzuca mnie pan? Klienci się skarżą. Co ja takiego robię? Chodźmy. Na co się gapicie? Spokojnie. Chodzi o pieniądze? Nie, jeśli pan zapłaci. Jeszcze napiwek. Chodźmy. Mamy specjalne wyjście dla takich jak pan. Proszę wracać do domu. Wrócił syn marnotrawny. Pożycz garniturek. Nie będzie pasował. Zawsze mówiłem, że lepszy znajomy pijak niż anonimowy alkoholik. Co pijecie? Chcesz coś postawić? Nie ma sprawy. Więc chodźmy po butelkę. Poczekaj, zaczyna kropić. Nie jesteś z cukru, nie roztopisz się. Jak się czujesz? Jakby przejechał po mnie walec, ale było warto. Co z dzieckiem? Wszystko w porządku. Spędzi trochę czasu w inkubatorze. Widziałeś go? Tak. Jest bardzo malutki. Dziękuję, że mnie nim obdarowałaś. Nie wiesz, czy Perła żyje? Niewiele mnie to obchodzi. Zawsze wiedziałam, że jesteś bezduszny, ale tym razem przeszłaś samą siebie. Właśnie dlatego jesteś sama. Nie boję się samotności i nie dam się wykorzystywać. Zapomniałaś, że teraz jesteś naprawdę ślepa? Już nie musisz udawać, bo taka jest rzeczywistość. Skończyłaś i wynoś się z mojego domu.
Ya lo hiciste, así que lárgate. Lárgate de mi claro casa. Que me voy. Bardzo chętnie. No creas que es muy nie lubię twojego towarzystwa. Kiedy zobaczysz się z Perłą, zapytaj ją, jakie to uczucie, kiedy się spada po schodach. Skąd wiesz, że spadła ze schodów? Miałaś z tym coś wspólnego? Zastawiłaś na nią pułapkę? Przecież mnie tu nie było. Jesteś tego pewna? Odpowiedz. Rosenda. 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 Zachowujesz się, jakbyś nie chciał wyjść. Coś mnie niepokoi, sam nie wiem. Spokojnie. A ty? Kiedy wychodzisz? Zostało mi jeszcze kilka lat. Nie masz szans na wcześniejsze zwolnienie? Najpierw musiałbym mieć pieniądze na adwokata. Ja je mam. Wątpię, by twoja żona zgodziła się, żebyś wydawał forsę na jakiegoś kryminalistę. Nie znasz Perły. To wspaniała i dobra dziewczyna. Nie martw się o mnie. Przyzwyczaiłem się, jakoś to przeżyję. Jesteś moim przyjacielem. Zawsze mogłem na ciebie liczyć. Wystarczy mi to, co nas łączy. Wyglądasz, jakby nic ci się nie stało. Wyobrażam sobie. Gdzie moja mama? Nie mogła przyjść. Ma się dobrze? Nie przestraszyła się? Nie było z nią najlepiej. Omal nie dostała ataku, kiedy usłyszała, co się stało. Nie przesadzaj. Martwi się o ciebie. Dzwonimy do niej. Ma informacje na bieżąco. Dziecku, nic się nie stało? Nie. Musisz tylko o siebie dbać. Drugie dziecko jest w domu z Matildę. Roberto Valderrama? Wychodzisz. Co? Twoja rodzina załatwiła formalności. Adwokat już czeka. Dziękuję za to, co dla mnie robisz. I tak za mało. Gdzie Otilia? Poszła do Enrique. Biedaczka. Została sama jak palec. I to dlatego, że kocha swoich bliskich. A gdzie Tonia? Będziesz pytać o wszystkich po kolei? Tylko o Tonię. Poszła do narzeczonego. Pewnie jest wściekły, bo nie przyszła wieczorem. Nawet nie zadzwoniła. Biedaczka. Mogłaś przynajmniej zadzwonić. Służy do tego proste urządzenie o nazwie telefon. Masz rację, ale byłam wczoraj nieprzytomna. Nawet nie wiesz, jak się wystraszyłam, widząc Perłę na podłodze. Martwiłem się o ciebie. Dzwoniłem na policję i do szpitali. Nie wiedziałam, że tak się wkurzysz. Powinnaś być bardziej odpowiedzialna. Szalałem na myśl, że coś złego mogło cię spotkać. Naprawdę się o mnie martwiłeś? A jak myślisz? Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Na pewno? Bóg mi świadkiem. Powodzenia, ale uważaj na siebie. Wujek ma kontakty na zewnątrz, a ty zalazłeś mu za skórę. Nic nam się nie stanie, ale dziękuję. Trzymaj się.
Señor Valderrama. Oye, Alfredo y mi familia, ¿dónde? Gdzie moja rodzina? No se alarme, señor. Tylko spokojnie. Coś z perłą? Wyjaśnię panu. Pani perła spadła ze schodów. A co z dzieckiem? Na razie dobrze. Pani perle nic nie zagraża. Gdzie jest teraz? W szpitalu. Jedziemy tam. Czemu nikt mi nie powiedział? Miałam taki zamiar, ale zadzwoniła Tonia i wybiegłeś. Najpierw Gina, teraz Perła. Jak się czuje? Wygląda na to, że dobrze. A co z Giną? Wspaniale. Mój synek jest strasznie chudziutki, ale wkrótce wyrośnie na silnego chłopaka, jak jego tatuś. Co on ci zawinił? Zabawne. Spakowałaś walizkę? Włożyłam ubrania dla Giny i dziecka. Jesteś kochaną i poczciwą kobietą. Dziękuję. Pojadę z tobą. Chcę zajrzeć do Perły. Wypij kawę, a ja pójdę po torebkę. Słyszałaś? Przynieś mi kawę. I dwa kawałki ciasta. Kochanie, obudź się, skarbie. Roberto, jak się czujesz? Nie płacz. Musisz szybko stanąć na nogi, żeby nasze dziecko było zdrowe. Bardzo się bałam. Czułam się taka samotna i bezbronna. Nie opuszczaj mnie więcej, bo umrę. Już nigdy się nie rozstaniemy. Widzę, że nie masz ochoty wychodzić. Chcę odpocząć. To były ciężkie dni. Dlatego muszę się rozerwać. Fakt, jestem młoda. Ale ty też nieźle się jeszcze trzymasz. Zjem śniadanie i pójdę obejrzeć domy do wynajęcia. Mam dość tego hotelu. Nie śpiesz się, będę tutaj. Adios. Adios. Gdzie mogła schować ten kluczyk? Roberto. Patricia. Tak się cieszę. Stęskniliśmy się za tobą. Naprawdę? Zawsze traktowałam cię jak syna. A ja nigdy ci tego nie zapomnę. Smutne chwile mamy już za sobą. Jak Perła? Nie najgorzej. A co u was? Gina leży w szpitalu. Junior właśnie jest u niej. W szpitalu? Poród zaczął się wcześniej i musieli jej zrobić cesarskie cięcie. Wszystko się udało. Całe szczęście. Mam ślicznego wnuczka. Mercedes nie przyszła? Nie chciała. Nigdy nie kochała Perły. Roberto. Posłuchaj mnie. Nie pozwól Perle wrócić do domu. Zrób wszystko, aby odsunąć ją od tej kobiety. Mercedes uwielbia uprzykrzać wszystkim życie. Jest tu ktoś? Panienka Matilde. Zostaw nas same.
Dzień dobry. Myślałaś o naszej rozmowie? O pozbyciu się Pabla? Nie mogłabym zabić człowieka. Nie chodzi o morderstwo. Są lepsze sposoby, żeby się kogoś pozbyć. Można go wsadzić za kratki albo do wariatkowa. Pablo nie jest głupi. Jeśli go zdradzę, zemści się na mnie. Zresztą, co mi z tego przyjdzie? A raczej, co pani na tym zyska? Spokój. Ten człowiek próbował zabić Tonię. Nie chcę, żeby tu wrócił. Wydaje mi się, że coś pani ukrywa. Daruj sobie to tasowanie. Przełożę. Ile chcecie? Szybciej. No i wyszedł. To był równy gość. Wrócił do rodziny. A ty nie masz nawet psa. Będzie nas odwiedzał. Od razu o nas zapomni. Nie tak łatwo zapomnieć o tym piekle. Daj trzy. Masz rację. Jest śliczny. Jest lekarz. Co z moją żoną? Nic jej nie zagraża. A dziecku? Też nie. Gdzie ona ukryła ten kluczek? Na dodatek głowa mi pęka. Już mnie nie boli. Europo, przybywam. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lelek.